Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. No i stało się. A wracam do polemiki z ojcem Szustakiem. Zapraszam. Dlaczego taki powrót? Przypominam, że już chyba ze 2 lata temu powiedziałem, że przestaję nawiązywać do materiałów ojca Szustaka, dlatego że ojciec nie wykazał żadnej, chociażby najmniejszej gotowości do tego, żeby nawiązać jakikolwiek kontakt. Dostawałem odpowiedzi z Langusty od jakiejś obsługi technicznej, że ojciec dostał wiadomości, ale nie zdecydował się na to, żeby w jakikolwiek sposób nawiązać kontakt, a jednocześnie publicznie zadeklarował, że z tradycjonalistami w ogóle nie da się rozmawiać. W tym momencie stwierdziłem, że kończę polemizowanie z ojcem Szustakiem. Minęło jednak trochę czasu i myślę, że moje podejście do potencjalnej polemiki też trochę się zmieniło. To znaczy, w tej chwili nie liczę w żaden sposób na jakąkolwiek wymianę zdań, choć jak najbardziej ojca do tego zapraszam, jeśli miałby taką ochotę. Natomiast uważam, że po prostu warto jest pewne rzeczy sprostować, zwłaszcza, że tak się złożyło, że ojciec Szustak wypowiedział się dokładnie na ten sam temat, na który wypowiadaliśmy się z księdzem Piotrem Dzierżakiem w ostatnim sobotnim materiale, właśnie w bardzo podobnym czasie, mianowicie o kapłaństwie. I powiedział tam rzeczy, które moim zdaniem koniecznie wymagają sprostowania, które koniecznie wymagają odniesienia się nie tylko ze względu na to, że są teologicznie błędne, ale również dlatego, że myślę, że łatwo mogą ludzi, powiedzmy, dobrych katolików wepchnąć w kanał naprawdę niewłaściwego postrzegania kapłaństwa. Dlatego dzisiaj kilka słów o kapłaństwie właśnie. Dodatkową okazją do nagrania tego materiału są liczne komentarze pod ostatnią rozmową z księdzem Dzierżakiem. Niektóre z nich krytyczne albo pytające właśnie, a jak, skąd taka idea, tradycyjna idea kapłaństwa, skąd ona się wzięła, jakie ona ma umocowanie w Piśmie Świętym. To nasi, w cudzysłowie, wierni ateiści, wierni kanałowi ateiści zadawali te pytania. Myślę, że wymagają one faktycznie również odpowiedzi, ale najpierw kilka słów o tym, co ojciec Szustak w swoim materiale, który będzie oczywiście podlinkowany w przypiętym komentarzu, powiedział. Najpierw, według ojca Szustaka, Jezus mówi, że podział rzeczywiście jest prosty, to znaczy tylko Bóg się wyróżnia, a wszyscy ludzie są mniej więcej na tym samym poziomie, albo w zasadzie realnie na tym samym poziomie, tylko od nas, od ludzi pochodzą jakieś takie zróżnicowania i one nie są dobre. Przez lata nam się wykształciło w Kościele coś zupełnie innego, mówi ojciec Szustak. Zwraca na to uwagę, że słowo ksiądz pochodzi od książę i to również jest według niego oczywiście nieadekwatne. Duchowieństwo. Słowo duchowieństwo już w ogóle mu się nie podoba. A reszta to co? Pytał ojciec Szustak. Cieleństwo? Przecież to jest bzdura. Aby wyjaśnić tą kwestię, ojciec Szustak przytacza fragment z czytania. Zboczyliście z drogi, złamaliście przymierze, stronniczo udzielacie pouczeń, dlatego straciliście poważanie u ludzi z mej woli. I tłumaczy, że kryzys Kościoła, to, że kapłani stracili poważanie u ludzi, wzięło się właśnie z tego, że zboczyli z drogi, że złamali przymierze. I zwraca uwagę, że tam jest, pada później, że przecież wszyscy macie jednego ojca, czy wszyscy jesteście ludźmi. Nawiążę za chwilę do tego, co też ten cytat na to, na co ten cytat dokładnie, przepraszam, wskazuje. Według ojca Szustaka źródłem kryzysu jest, najwyraźniej, tutaj parafrazuję, zbyt duża przepaść pomiędzy duchowieństwem a świeckimi, wynoszenie się osób duchownych. Ojciec Szustak mówi, przez 2000 lat tak było, ale teraz absolutnie trzeba z tym skończyć. I Bóg wykorzystuje ten kryzys, który teraz mamy, po to, aby zmniejszyć ten dystans w Kościele pomiędzy duchowieństwem a świeckimi. Dosłownie cytat, jak ja nie znoszę tego duchowieństwa, mając na myśli pojęcie duchowieństwa. Nie traktujcie tego, czyli duchowieństwa, jako czegoś wyższego, tylko Bogu należy się cześć. Tyle, jeśli chodzi o słowa ojca Szustaka.
Teraz co na to Kościół katolicki? Zacznijmy od tego, że dogmatem wiary jest, że istnieje pewna hierarchia ustanowiona przez samego Pana Boga. Ja tutaj będę cytował, tłumaczył na bieżąco kanony z Soboru Trydenckiego. Kanon oznaczony w Denzingerze numerem 1771. Jeśli ktoś mówi, że w Nowym Testamencie nie ma prawdziwego, widzialnego, zewnętrznego kapłaństwa, albo nie ma władzy konsekrowania i ofiarowania prawdziwego ciała i krwi Pana, odpuszczania grzechów lub zachowywania grzechów, ale jest to tylko prosty urząd, prosta służba głoszenia Ewangelii, albo ci, którzy nie głoszą Ewangelii, nie są kapłanami, jeśli ktoś tak uważa, niech będzie wyklęty. A więc najpierw kwestia, powiedzmy, sakramentalna. Jeśli ktoś by twierdził, że nie ma prawdziwego kapłaństwa przeznaczonego do tego, żeby składać ofiarę i żeby odpuszczać grzechy, niech będzie wyklęty. Jeśli ktoś uważa, że jest tylko taki urząd do głoszenia Ewangelii. Tak? Oczywiście to są kanony przeciwko protestantom. 1772. Jeśli punkt w Denzingerze. Jeśli ktoś mówi, że poza kapłaństwem nie ma w Kościele katolickim innych święceń i większych, i mniejszych, przez które człowiek wchodzi niejako po stopniach kapłaństwa, niech będzie wyklęty. Punkt 1773. Jeśli ktoś mówi, że święcenia lub święta ordynacja, przepraszam za to tłumaczenie, rozumiemy święcenia, nie są prawdziwie i właściwie sakramentem ustanowionym przez Pana Jezusa, ale są jakimś stworzeniem ludzkim, wymyślonym przez ludzi Kościoła, którzy jako chcą rządzić z pragnienia rządzenia, albo jest tylko rytem wyboru sług Słowa Bożego, albo sakramentów, niech będzie wyklęty. A więc rozumiemy tutaj, zostaje ogłoszone, zostaje potępione twierdzenie, że sakrament kapłaństwa nie jest prawdziwie sakramentem ustanowionym przez Pana Jezusa, tylko jest takim wyborem. Wybieramy, kto będzie posługiwał w dany sposób. To jest bardzo ważne, bo jak najbardziej wśród modernistów można znaleźć takie tendencje. W zasadzie wszyscy ochrzczeni już są na mocy powszechnego kapłaństwa kapłanami i bardziej właśnie tylko wybiera się do posługiwania tych, którzy mają ten urząd pełnić, tak jak właśnie to jest u protestantów. Punkt 1774. Jeśli ktoś mówi, że przez święte święcenia nie zostaje dany Duch Święty i na próżno biskup mówi, przyjmij Ducha Świętego, albo jeśli ktoś twierdzi, że ten, kto przyjął święcenia, może na powrót stać się osobą świecką, niech będzie wyklęty. Punkt 1775. Jeśli ktoś mówi, że święte namaszczenie, które Kościół w trakcie święceń kapłańskich, których używa Kościół w trakcie święceń kapłańskich, nie tylko nie jest potrzebne, ale nawet jest godnym potępienia i niebezpiecznym, jak podobnie jak inne ceremonie, niech będzie wyklęty. Punkt 1776. Jeśli ktoś mówi, że w Kościele katolickim nie ma hierarchii, która byłaby ustanowiona przez Pana Boga, która powstaje, którą tworzą biskupi, prezbiterzy i słudzy, niech będzie wyklęty. A więc dogmatem wiary jest, że w Kościele katolickim jest hierarchia ustanowiona przez samego Pana Boga. Hierarchia, słowo hierarchia oznacza święty porządek. To słowo nam się słusznie kojarzy z bardzo konkretnym porządkiem. Jest to dogmat wiary, że w Kościele katolickim z ustanowienia Bożego obowiązuje pewna hierarchia składająca się z biskupów, kapłanów i niższych stopni święceń. Tutaj ci ministrzy to są różnego rodzaju niższe stopnie święceń. Widzimy to w Dziejach Apostolskich, gdzie zostają ustanowieni diakoni. Nie jest to dogmatem wiary
że akurat te niższe stopnie święceń, które istnieją w tradycyjnym rycie, są bezpośrednio z ustanowienia Bożego. To jest dosyć pewne teologicznie, natomiast na pewno nie jest to dogmatem wiary. Natomiast to, że te zasadnicze stopnie są, czyli jest biskup, kapłan i ci ministrzy, ci słudzy, te niższe stopnie święceń, to jest dogmatem wiary. Punkt 1777. Jeśli ktoś mówi, że biskupi nie są tak naprawdę ponad kapłanami, albo nie mają władzy do bierzmowania i wyświęcania kapłanów, albo mają taką jak taką samą jak zwykli kapłani, albo święcenia, których udzielają, albo czynności, które spełniają, są nieważne bez zgody władzy świeckiej albo bez zgody ludu. Jeśli ktoś to twierdzi, albo jeśli ktoś twierdzi, że władza święceń nie pochodzi z, powiedzmy, kościelnego, kanonicznego rytu, tylko skąd inąd, niech będzie wyklęty. A więc cały szereg, a na tym cały szereg potępień w tym punkcie. Ostatni punkt, 1778, mówi o tym, potępia tych, którzy twierdzą, że biskupi ustanowieni przez rzymskiego papieża nie są prawdziwie biskupami, tylko jest to zwykłe ludzkie ustanowienie. Niech będzie wyklęty. A więc mamy cały szereg kanonów, które Kościół Święty pokazuje nam jako no, takie bezpośrednie nie tylko wskazówki, ale prawdy wiary, których po prostu katolik musi się trzymać. I one bardzo wyraźnie wskazują też kierunek, powiedzmy, teologiczny, nawet w kwestiach, których tak bardzo bezpośrednio w pierwszej linii nie dotyczą. Na przykład, gdy zostaje tutaj potwierdzone dogmatyczną mocą, że w Kościele katolickim istnieje święta hierarchia ustanowiona przez Pana Boga, to oznacza, że słowa ojca Szustaka o tym, że jest tylko bardzo prosty porządek w stworzeniu, tylko Bóg, a później wszyscy ludzie są sobie równi, to jest w zasadzie bezpośrednio sprzeczne. Dogmat katolicki mówi, że w Kościele istnieje hierarchia, święty porządek obejmujący biskupów, kapłanów i niższe stopnie święceń. Tutaj rozumiemy, tłumaczyłem te niższe stopnie święceń, tam jest to zapisane jako ministri, ci, którzy w jakiś sposób posługują. Natomiast ci ministri tutaj bez wątpienia nie, to nie są, Sobór Trydencki nie ma na myśli świeckich. Jako ministri to zawsze są rozumiani jakieś urzędy kościelne. O, tak należałoby to powiedzieć. A więc mamy kilka wstępnych dogmatów, które koniecznie musimy uwzględnić. No to od razu kilka słów o tym, gdzie to jest w Piśmie Świętym. Gdzie są ci kapłani w Piśmie Świętym? Co tam Sobór Trydencki z punktu widzenia takich ateistów, no to wiadomo, tam sobie hierarchia wymyśliła w kontraście, w momencie walki z protestantami. Ale gdzie to jest w Piśmie Świętym? No oczywiście, że wszędzie. A więc zachęcam naszych wiernych ateistów, żeby przeczytali sobie listy świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza i do Tytusa na przykład. I jak się nie skupia, tak jak to ateiści lubią, na każdym pojedynczym słówku, o co tam właśnie jest napisane, jaki tu szczególik można znaleźć, tylko się po prostu przeczyta te listy, to widać bardzo wyraźnie, że w momencie pisania tych listów apostolskich, a to są dosyć wczesne pisma, to znaczy okolice roku 50 wieku pierwszego oczywiście, jest to dosyć niekontrowersyjne stwierdzenie, tam już widać bardzo wyraźnie, że mamy do czynienia z pewną hierarchią właśnie w Kościele. Wszystko, co tam jest napisane o biskupach, słowo swoją drogą, czy episkopoi i presbiteroi w tym momencie w tych listach oznacza tak naprawdę biskupów, jedno i drugie, czyli biskup i prezbiter, być może w listach świętego Pawła oznacza jeszcze to samo. To nie jest oczywiste, ale to dla nas jest jakby zupełnie niemiarodajne. Ważne jest to,
że od samego początku widzimy w Kościele właśnie funkcjonującą taką świętą hierarchię. Widzimy biskupów, którzy jako tacy monarchowie rządzą swoimi diecezjami z ustanowienia samych apostołów. A więc to jest taki wstęp. Tam jednocześnie święty Paweł mówi oczywiście o świętości, świętości w wymogach świętości stawianych wobec tych, którzy mają tymi biskupami zostać, jeśli jacyś gorliwi protestanci chcą mi przytaczać teraz, ale tam jest napisane, że biskup ma być mężem jednej żony. To ja odpowiadam, tak jest napisane. Odsyłam do moich materiałów na temat celibatu. Było ich kilka, podlinkuję, jak nie zapomnę. W jednym z nich dosyć długo o tym mówiłem. Ale celibat to jest dobry kolejny punkt do uwzględnienia. Dlaczego? Dlatego, że to jest również bardzo istotny element myśli kapłańskiej, czy teologii związanej z ideą kapłaństwa, czyli z ideą tego stanu Bogu poświęconego, stanu duchownego właśnie, którym Ojciec VI tak bardzo się gorszy. Jeśli otworzymy Księgę Apokalipsy w rozdziale 14, mówię teraz z pamięci, ale faktycznie to warto by było po prostu przeczytać. Tak, to jest rozdział 14 i od wersetu 1. Potem ujrzałem, a oto baranek stojący na górze Syjon, a z nim 144 tysiące, mające imię jego i imię jego ojca wypisane na czołach. I usłyszałem z nieba głos, jakby głos mnogich wód, jakby głos wielkiego gromu, a głos, który usłyszałem, brzmiał, jak gdyby harfiarze uderzali w swe harfy i śpiewają jakby pieśń nową przed tronem i przed czterema zwierzętami, przed starcami, a nikt tej pieśni nie mógł się nauczyć, prócz 144 tysięcy wykupionych z ziemi. To ci, którzy z kobietami się nie splamili, bo są dziewicami. Ci, którzy barankowi towarzyszą, dokądkolwiek idzie. Ci spośród ludzi zostali wykupieni na pierwociny dla Boga i dla baranka, a w ustach ich kłamstwa nie znaleziono. Są nienaganni. Ten fragment również obficie komentowałem w moich materiałach o celibacie. Oczywiście nie o to chodzi, że tutaj autor natchniony potępia małżeństwo i twierdzi właśnie, że współżycie w jakiś sposób moralny człowieka plami. W jakim sensie go plami? W tym sensie, że jest to coś jednak bardzo ziemskiego. A więc gdy patrzymy na ten świat doczesny jako na to, co powoduje, że ten pył ziemi na nas osadza, co sprawia, że kleimy się do tego świata zamiast podnosić nasze oczy do Pana Boga, to wtedy można takie słowa powiedzieć. I taka jest ewidentnie wizja Pisma Świętego. Małżeństwo jest przedstawione jako piękne, święte, jako sakrament, czyli środek ustanowiony przez Pana Jezusa do przekazywania łaski. Tak, ale jednocześnie jest prymat tego, co wieczne. I ci, którzy swoje życie poświęcili, oddali całe swoje życie, na przykład właśnie poprzez całkowitą czystość, ci będą w Księdze Apokalipsy, zgodnie z Księgą Apokalipsy, są pokazani jako dziewiczy orszak baranka, jako ci, którzy mają wyjątkowy przywilej podążania za barankiem, dokądkolwiek on pójdzie, i nauczenia się jakiejś specjalnej, szczególnej pieśni, którą tylko oni mogą śpiewać. To jest jak najbardziej pewien porządek. To jest zgodne z tym, co Pan Jezus mówi do bogatego młodzieńca, który przychodzi, mówi, że wszystkie przykazania wypełnia. Pan Jezus patrzy na niego z miłością, mówi: jednego ci nie zostaje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i pójdź za mną. Powołuje go właśnie do życia Bogu poświęconego. I ten odchodzi smutny. Miał bowiem wiele majątku. Właśnie jego to czesność splamiła, przykleiła jego serce i on nie miał tej gotowości, żeby stać się właśnie osobą duchowną, żeby oddać to życie doczesne po to, żeby całkowicie pójść za Panem naszym Jezusem Chrystusem. Przecież to jest rdzeń Ewangelii. To jest samo sedno przekazu ewangelicznego, że to, co duchowne, jest ważniejsze. I oczywiście, że tak, wszyscy ludzie są powołani do tego, żeby żyć tym, co duchowne, ale jednym z podstawowych elementów jest to, że część ludzi powinna, jak ten młodzieniec, pójść za Panem Jezusem. Idź przede wszystko, co masz, i pójdź za mną. Powinni oddać swoje życie, powinni podążać w tym dziewiczym orszaku baranka. I sam Bóg pokazuje ich w jakiś sposób, wywyższa ich w jakiś sposób, wskazując na to, że tylko oni nauczą się tej pieśni, tylko oni podążają za barankiem, dokądkolwiek on pójdzie.
cytaty z Pisma Świętego, które pokazują nam katolicki obraz kapłaństwa, to są oczywiście również te klasyczne cytaty, na przykład, z których Pan Jezus przekazuje apostołom władzę odpuszczania grzechów. Weźmijcie Ducha Świętego, komu odpuścicie grzechy, są mu odpuszczone, komu zatrzymacie, są mu zatrzymane. Jednak chyba dosyć ważna funkcja przekazana apostołom, którą też apostołowie przekazują dalej właśnie przez nałożenie rąk dla episkopoi i prezbiteroi, dla episkopów i prezbiterów, niezależnie od tego, czy tam te pierwsze pisma, Pisma Świętego odróżniają te dwa stany. Być może te słowa są, to jest ciekawostka, moim zdaniem dosyć ciekawa, ale z naszego punktu widzenia mało istotna. Być może na początku byli tylko biskupi, to znaczy byli tylko kapłani, którzy mogli wyświęcać kolejnych kapłanów. I dopiero w pewnym momencie apostołowie postanowili, gdy Kościół się rozrastał, że nie jest dobrym, aby każdy kapłan miał aż tak dużą władzę, żeby mógł wyświęcać kolejnych kapłanów, i powstał ten urząd właśnie kapłanów, którzy jednak nie mogli wyświęcać kolejnych kapłanów, bo rozumiemy, że biskup, każdy biskup może założyć tak naprawdę swój własny kościół. Jest to rzecz jednak szalenie wielka i ta odpowiedzialność jest dużo większa niż w przypadku zwykłego kapłana. Kiedy i w jaki sposób jakby wydzielił się ten stan prezbiterów jako stan osobny, tego nie wiemy, nie mamy tego bezpośrednio opisanego w Piśmie Świętym. Być może ci prezbiterzy, o których mówią Dzieje Apostolskie, to faktycznie są prezbiterzy, czyli kapłani, a nie biskupi, ale nie jest to w 100% pewne i to teraz tutaj dla nas nie jest jakieś absolutnie najważniejsze. Widzimy w Dziejach Apostolskich w każdym razie właśnie i tych episkopów, i prezbiterów, i diakonów, którzy bez wątpienia są już osobnym stanem, bo też ich powołanie jest bezpośrednio opisane. A więc to właśnie kapłanom zostaje przekazana władza odpuszczania grzechów. Święty Paweł w liście do Żydów mówi, że my mamy ołtarz, z którego nie mają prawa spożywać ci, którzy służą przybytkowi, czym poświadcza, że pierwsi chrześcijanie postrzegali ofiarę mszy świętej właśnie jako ofiarę, bo skoro jest ołtarz, to jest ofiara. Skoro jest ołtarz, to jest i ofiarnik, to jest i kapłan, który tą ofiarę będzie składał. Pomimo tego, że nie używa Nowy Testament w odniesieniu do kapłanów Nowego Testamentu słowa kapłan. Ono jest zbyt mocno wtedy zarezerwowane dla kapłanów Starego Testamentu. Zbyt mocno się w ten sposób kojarzy, dlatego są te nowe pojęcia właśnie episkopoi, prezbiteroi, episkop, prezbiter i diakon. Jeszcze tylko bardzo krótko a propos urzędu kapłańskiego w Nowym Testamencie. Właśnie w tych listach Pawłowych widzimy, jak daje on rady tym biskupom, młodym biskupom, jak mają rządzić swoją diecezją. Daje im rady, wskazówki, jak mają również w razie potrzeby z mocą nauczać, jak mają w razie potrzeby upominać tych, którzy błądzą, jak mają w razie potrzeby karać tych, którzy dopuszczają się czegoś niegodnego. Ewidentnie widzimy tam właśnie hierarchię, święty porządek, ustrój w zasadzie monarchiczny, ustanowiony przez apostołów, ustanowiony więc przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który przez 40 dni tłumaczył apostołom, jak mają Kościół święty urządzić. Mam na myśli te 40 dni po swoim zmartwychwstaniu, o których czytamy, że Pan Jezus w tym czasie mówił apostołom o Królestwie Bożym. A więc teraz, wracając bezpośrednio do myśli ojca Szustaka, moim zdaniem, i na tym polega tragizm tej sytuacji, ojciec Szustak faktycznie widzi problem i faktycznie chciałby go naprawić, tylko że nieodpowiednio rozpoznaje problem, a więc nieodpowiednio też rozpoznaje jego przyczynę. I dlatego lekarstwa, które podaje, są dokładnie kontrproduktywne, są dokładnie kontrskuteczne, będą miały skutek dokładnie odwrotny od zamierzonego. Otóż ojciec Szustak widzi kryzys Kościoła, widzi, że Kościół traci poważanie, że traci wiernych. Widzi również deprawację wielu ludzi Kościoła. Bez wątpienia to wychodzi z wielu różnych jego wypowiedzi. Ja zasadniczo tych nowszych wypowiedzi nie słuchałem, ale nawet z tych właśnie sprzed tam roku czy dwóch to było bardzo wyraźnie widoczne.
I teraz w tym materiale, co ojciec Szóstak twierdzi? Ojciec twierdzi, że tak naprawdę problemem jest to, że duchowieństwo wynosi się nad innych, że jest taka buta wśród duchowieństwa. I to jest słuszne, że jest buta wśród duchowieństwa i że duchowieństwo się wynosi ponad wiernych. To jest prawda. Tylko, że jak ojciec diagnozuje ten problem, uważa on, że winny temu jest taki tradycyjny folklor katolicki w Polsce. Katolicki polski folklor jest temu winny, bo ci wierni okazują szacunek tym kapłanom i burzą się, jak ktoś tego szacunku nie okazuje, i dlatego oni się tak wynoszą, tacy dumni. I tak właśnie według ojca Szóstaka najwyraźniej, pewnie zgodnie z tym, co we współczesnych seminariach się mówi, tak się właśnie tradycję przedstawia, że kiedyś to kapłani tak obrośli w te piórka i tak sobie chodzili i byli zadowoleni z siebie. To jest przeniesienie tego, co widzą teraz, na czasy już dawno minione. Dlaczego to rozpoznanie problemu jest niewłaściwe? W zasadzie ojciec Szóstak sam podaje, dlaczego to rozwiązanie jest niewłaściwe, cytując fragment ze Starego Testamentu, który pojawiał się gdzieś w niedawnej liturgii. Oczywiście mówimy tutaj o liturgii Novus Ordo, bo cytuje to ojciec Szóstak. I podaje, tam Pan Bóg podaje, mówiąc do proroków Starego Testamentu, mówi, że złamaliście przymierze, dlatego ja dopuściłem, że ludzie wami gardzą. Problemem nie jest to, że dzisiaj kapłani są butni, w sensie to jest jakiś tam skutek i część problemu, ale to jest skutek. Przyczyną tego nie jest ten folklor i to, że wierni okazują szacunek kapłanom. Przyczyną jest to, co tam słyszymy, że kapłani złamali przymierze. Co to znaczy złamać przymierze z Panem Bogiem? To znaczy nie wypełniać tego, czego On od nas oczekuje. To znaczy nie nauczać tego, co On chce, żebyśmy nauczali, tylko odwrócenie się, oznacza to odwrócenie się do jakichś innych rzeczy, do jakichś naszych ziemskich idei, do naszych jakichś pomysłów. No i to się właśnie teraz dzieje. I tutaj, jeśli ojciec Szóstak to jakimś cudem będzie oglądał, to zachęcam, żeby pod tym kątem spojrzał na Kościół. Czy przypadkiem to nie wygląda dzisiaj tak, że zamiast tego, co Kościół Święty mówi w swoich źródłach objawienia, w Piśmie Świętym i w tradycji, mamy dzisiaj coś innego? Czy przypadkiem to nie jest tak, że nauczacie czegoś innego, a nie Bożej Ewangelii, a nie tego, co jest w Piśmie Świętym i w tradycji, czyli w dwóch źródłach objawienia? Bo jeśli ojcowie Kościoła jednym głosem mówią coś, na przykład mówią o istnieniu piekła, również razem z Pismem Świętym, i zgodnie ze słowami Pana Jezusa mówią o tym, że szeroka jest droga, która prowadzi do potępienia. Wszyscy w Kościele przez wszystkie wieki mówią, że tak, ogromna ilość ludzi idzie na wieczne potępienie, a wy dzisiaj mówicie, nie, to tak Pan Jezus to tak psychologizował, ojcowie Kościoła to tam wiadomo, nieważne, to tak naprawdę to nie jest tak poważna sprawa. Jeśli wy to mówicie, to wy łamiecie przymierze i nie dziwcie się wtedy, że ludzie was nie poważają, bo sami ograbiacie się z szacunku, sami się go pozbawiacie, jeśli porzucacie to, co Pan Bóg wam przekazał. Dlaczego? Dlatego, że cały autorytet kapłana wypływa z zależności od Pana naszego Jezusa Chrystusa. Autorytet Kościoła to jest autorytet, który jest ugruntowany na tym jednym fundamencie, na Chrystusie, na Jego nauce. I tylko wtedy, gdy Kościół przekazuje Jego naukę, faktycznie ten autorytet posiada. W tym momencie, w którym zaczyna mówić coś innego, w którym zaczyna głosić sobie jakieś prawdy, nie przemawia z autorytetem Pana naszego Jezusa Chrystusa. I oczywiście, że ludzie to czują, oczywiście, że ludzie to widzą, bo po prostu ta wasza ludzka nauka, te wasze ludzkie wymysły, które sobie sami wymyśliliście i które głosicie, między innymi właśnie ojciec Szóstak, gdy mówi o tym, że gdzie tam do piekła, to pewnie prawie nikt nie pójdzie, a przynajmniej taką mam nadzieję. I mówi to przecież do setek tysięcy katolików. Coś każdy ojciec Kościoła, za co każdy ojciec Kościoła by ojca z Kościoła wyrzucił, ci, którzy mieli taką władzę, żeby ekskomunikować. Coś, co żaden z apostołów by nie powiedział, coś, co jest bezpośrednio niezgodne ze słowami Pana Jezusa. Złamaliście przymierze, nauczacie ludzkich nauk i dlatego Bóg wystawił was na pośmiewisko, dlatego Bóg dopuścił ten kryzys. To po prostu jest on skutkiem tego, że nie nauczacie dzisiaj Ewangelii.
Ojciec Szóstak nie dostrzega jeszcze jednej absolutnie podstawowej z punktu widzenia katolickiej nauki sprawy, mianowicie kwestii szacunku. W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie, mówi nam święty apostoł Paweł. I na czym ten szacunek ma polegać? Czy on ma polegać na tym właśnie, że Bóg jest ponad wszystkimi, a my wszyscy jesteśmy jak bracia i zrównujemy wszystko i po prostu jest wszystko fajnie. Wszyscy mamy być jak bracia, jak najbardziej, ale to nie oznacza, że Pan Bóg chce zlikwidować jakiś porządek, który jest na tym świecie, bo sam ustanawia zgodnie z dogmatem Kościoła katolickiego pewną hierarchię, pewien porządek. A więc prawdziwy szacunek polega na tym, że dostrzegamy to, co konkretnie jest pięknego, dobrego w kimś, dostrzegamy i doceniamy. To szacunek nie polega na tym, tak jak to sobie wyobrażali francuscy rewolucjoniści, że wszystkie budynki trzeba zrównać na ten sam poziom, bo żaden nie może być wyższy od drugiego. Szacunek polega na tym, żeby dostrzegać właśnie to piękno tych budynków, które w jakiś sposób są wyższe. Szacunek polega na tym, żeby dostrzegać doniosłość każdego stanu, żeby dostrzegać, podkreślać doniosłość stanu małżeńskiego, żeby dostrzegać doniosłość stanu Bogu poświęconego, żeby dostrzegać doniosłość wynikającą z Chrztu Świętego, żeby dostrzegać różnice pomiędzy nimi, wskazywać co, jak i dlaczego. Dopiero wtedy mamy do czynienia z szacunkiem, a nie wtedy, kiedy wszystko to zniwelujemy, bo nie wolno się wyróżniać, to my musimy wszyscy być tacy sami i niwelujemy w dół, żeby wszyscy tylko pasowali do jakiegoś jednego schematu i wszyscy będą braćmi jak w kołchozie. Ludzie, weźcie się, ogarnijcie. Szacunek nie polega na zamknięciu wszystkich w kołchozie i daniu im wszystkim jakichś numerków zamiast tego, co ich wyróżnia, zamiast tego, co im godność nadaje. Właśnie powinniśmy, tak jak to było w wysokim średniowieczu, i to naprawdę było piękne, gdy każdy stan był dumny z tego, że jest tym swoim stanem, no poza tymi stanami, które nie zdołały się jeszcze, powiedzmy, nie zdołały osiągnąć tej swojej, powiedzmy to, takiej świadomości, ale wszystko ma swoje wady i zalety i oczywiście średniowiecze też je miało, ale gdy spojrzymy na tych kupców, którzy tworzyli te swoje cechy i byli dumni każdy ze swojego cechu i śpiewali pieśni o swoich zawodach i z dumą nosili swoje barwy cechowe na przykład właśnie. To był prawdziwy szacunek, gdy człowiek był dumny z tego, kim jest. Gdy człowiek dostrzegał, czym Pan Bóg nas obdarzył i naprawdę był z tego dumny. I to nie jest pycha. Bo pycha jest wynoszeniem się ponad innych. Pycha jest nieprawdą, jest wynoszeniem się wyżej niż się faktycznie jest. Pokora polega na dostrzeżeniu, jacy naprawdę jesteśmy, tak, bo ona wymaga tego, żeby dostrzec, że jesteśmy stworzeniami całkowicie zależni od Pana Boga, żeby poddać się pod to, co Pan Bóg nam przekazuje i nie twierdzić, że wymyślimy sobie coś lepszego, tylko poddanie się pod tą Ewangelię. Pokora wymaga tego, żeby dostrzegać, że wszystkie dary od Pana Boga otrzymaliśmy i dlatego nie wynosimy się, ale dostrzegamy je i dziękujemy za nie. Przecież do tego Pan Jezus nas zobowiązuje w przypowieści o talentach. Nie mamy ukrywać tego talentu, tylko mamy wykorzystać go tak, żeby on przyniósł naprawdę owoc. Mamy oddać Panu Bogu ten nasz talent zwielokrotniony. Nie zwielokrotnimy go wtedy, jak będziemy udawali, że nic się nie stało. Ten talent Bożego, tego kapłaństwa, które otrzymaliśmy, nie zwielokrotnimy go, jak będziemy go chowali. Nie, tak naprawdę nic się nie stało, jestem tylko takim sługą słowa. Ludzie, nie róbcie z katolickiego kościoła kołchozu. Nie o to chodzi, żeby ludzi równać w dół, tylko o to, żeby podkreślać doniosłość wszystkich sakramentów, żeby pokazywać, jak one są piękne i wspaniałe. I oczywiście, że każdy z nich jest piękny i wspaniały na swój własny sposób, ale właśnie to jest piękne. Ta różnorodność i harmonia współgrania tych różnych stanów jest piękna i tworzy tą Bożą harmonię. Zwrócę tylko jeszcze uwagę na coś bardzo symptomatycznego. Ojciec mówi, niektórych biskupów nazywam ojcami, bo oni faktycznie nimi są. Czy my widzimy, co tu się dzieje? Co to znaczy? To znaczy, że nie sakrament ustanowiony przez Pana Jezusa jest dla ojca ważny. To nie jest istotne, że tam został obdarzony pełnią kapłaństwa, Pan Jezus obdarzył go tym darem, że może udzielać święceń kapłańskich, to mnie nie interesuje. Ważne, że jego cenię. Jak go cenię, to go nazywam ojcem. Ludzie, czy wy widzicie, co tu się dzieje? Przecież no to jest
To jest pycha. To jest pycha. Wtedy, gdy ja uważam, że moje mniemanie o kimś jest ważniejsze niż to, co Pan Bóg uczynił, to, czym Pan Bóg tego człowieka obdarzył. I tu też apel do tradycjonalistów wszelakich, moi drodzy. Nawet jeśli kogoś nie lubimy, to pamiętajmy o tym, żeby zawsze potrafić okazać odpowiedni szacunek wobec duszy nieśmiertelnej, wobec kapłana, biskupa, papieża i tak dalej, i tak dalej. Nie jakoby tam jeszcze wiele stopni do góry było, ale wobec każdego. To jest kluczowe, tak? Nie bądźmy, przepraszam, nie bądźmy jak ojciec Szóstak, który szanuje tych, których lubi, tylko bądźmy jak katolik, który szanuje wszystkich. Dostrzega, czym Pan Bóg nas obdarzył, dostrzega wielkość i nieśmiertelnej duszy człowieka i wielkość sakramentów i potrafi okazać szacunek również tym, których akurat nie lubi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.